Witam w 15 dzień naszej wyprawy rowerowej przez Bałkany. Kolejny dzień w Bośni i Hercegowinie. I jesteśmy na takim oto kempingu z takimi domkami. Proszę bardzo, tu jest nasza Hawira. Powiem tak, zapłaciliśmy tutaj 25 euro, więc tam około 8 euro to sobie za noc. Mało, ale z drugiej strony warunki tu są naprawdę koszmarne. Tam mamy na przykład pralnię, więc to jest spoko, bo zrobimy sobie pranie. Z tym, że nic mi nie wyschło, więc będę miał te rzeczy kompletnie mokre. Nie wiem, gdzie je wysuszę. Więc to jest pierwsza sprawa. Kible i prysznice pamiętają lata 80., 70. Naprawdę szału nie ma. I jest, no jest nieciekawie, ale dobra tam. Przynajmniej ciepła woda była, więc to jest plus. No, a domek to coś takiego. O, proszę bardzo. Podobało się? Ale gdzie? W domku. W domku? Bardzo. Przynajmniej nie wiało, jakby mi padało na głowę. No. Zawsze jakiś plus. Ja tam się wyspałem w sumie, ale za tą cenę byśmy mogli w tym mieście... Byliśmy się targować. Byśmy mogli w tym mieście mieć w sumie normalne mieszkanko małe. Bo w Bośni i Hercegowinie te noclegi o tej porze roku, w maju, naprawdę są tanie na Bookingu. No tutaj jest miejsce, gdzie zrobiłem pranie. Generalnie to było pierwsze pranie w pralce na tej wyprawie, odkąd wystartowaliśmy w Austrii i na Słowenii. Po prostu nigdy nie było okazji. Jak spaliśmy zawsze na apartamentach, to albo nie było pralki, albo była, ale nie działała, albo nie wiem co jeszcze. Więc tak to wyszło. Rzeczy wyprawiam, ale są nadal jeszcze trochę mokre. Najgorzej z tym będę miał. Jak widać, skarpetek i majtek mam sporo. Dlatego też na tyle dni mi starszyło. I nie musiałem się o to martwić. No, ale generalnie i tak wszystko jest mokre. Więc nie wiem, jak to będzie. Możliwe, że będzie mi się to piścić w tej sakwie przez następne dni. Ale to, co jest plusem tego kempingu, to usytuowanie. Proszę bardzo, ten kemping znajduje się nad takim jeziorem w górach. Coś kapitalnego. Naprawdę dookoła same góry. My, żeby się stąd wydostać, będziemy jechać teraz w tamtą stronę pod górkę. Jakoś tam. Tam jest to miasto na K, Konić. Przyjechaliśmy z tamtej strony, z gór. I no i co? Wygląda to naprawdę pięknie. Ale to, co jest najlepsze, to ten koncert WAP. Szczerze mówiąc, to nigdy nie słyszałem takiego hałasu nad jakimś jeziorem albo stawem. Naprawdę to jest wręcz głośno od tych wap i innych zwierzątek. No, naprawdę jest tutaj dziko. Woda w jeziorze bardzo czysta, przejrzysta, ale też na pewno bardzo zimna. Ale też nie ma tak źle, albo mi się wydaje. Jakby był upał, to myślę, że fajnie byłoby tu skoczyć. Opuszczamy tą Hawirę. Mój rower po wczorajszej ulewie jest totalnie brudny, ale dobrze. Tak ma być. Nie będę go czyścił, bo i tak za chwilę znowu będzie brudny. Piotrek tutaj wczoraj dojechał autostopem. Tak jak wspominałem, przebił dwa koła i nie miał już dętki. I dotarł tutaj na stopa. Podrzucił go taki gościu. Dzięki temu w ogóle tutaj dotarłeś. Bo generalnie to z tego miejsca, gdzie przybiliśmy te dwie dętki do tego kempingu, to jeszcze było w cholerę drogi, nie? Najciekawsze, że jest mnie pijany gościu, z którym piłem rakiję jeszcze po drodze. I ten... I jest taką wielką broń. Jakąś snajperkę. Snajperkę, nie? No to ciekawie. Kim on był? No jest to ciekawa sprawa. A
potem się jeszcze pytał, skąd jestem i się pytał, czy mówię po rusku. Dobra, korzystając z okazji pokażę jeszcze ten rower Piotrka, bo tam w komentarzach widziałem, że ludzie pytali. Proszę bardzo. To jest tak, Surly Troll, no nie? Stalowa rama. Napęd Rolhoffa. I ile tam jest biegów? 14. 14 biegów i tutaj to jest na łańcuchu. Kiedyś Piotrek to miał ten pasek, ale pasek się okazał nieskuteczny, bo się urywał. No. To w sumie najważniejsze z tego. No, hamulce chałupa, korba chałupa, wszystko chałupa praktycznie. Tylko felgi, halo, vapour, opony Continental Terra Speed, kierownica chałup, mostek chałup, przednia gwiazda też chałup. No i taki to rower. Generalnie spoko. No, spoko, tylko na pasku się tutaj mi nie przesuwało, a teraz mam problem, bo albo są hamulce nieodpowietrzone, coś się dzieje tutaj, albo coś mam tutaj źle ustawione, bo tu mam takie dwa zaciski. Ale wątpię, bo są tak mocno przykręcone, że nic się nie rusza, więc prawdopodobnie jest hamulec zapowietrzony. No, albo tutaj mi przewrócę. Z tym hamulcem. Myślę, że masz zapowietrzony hamulec, więc jak dojedziemy do Sarajewa, to będzie misja, żeby odpowietrzyć te hamulce najlepiej oba na raz. I tyle. Dzień dobry, piesku. Szukamy teraz miejsca, gdzie mamy coś kupić na śniadanie na dzisiaj. Pojadłeś? Dobre było? Mówiłem, że jeszcze szczap rośnie, nie? Jakby co? Ale chyba tutaj nic się nie kupimy, tak mi się wydaje. Dobra, znaleźliśmy tutaj w tej wiosce nad jeziorem otwarty sklepik. Znaczy się, myśmy go w sumie otworzyli. Przyszedł pan i nam otworzył dla nas. I sprawiliśmy, że cała wieś ma teraz otwarty sklep. I co kupiliśmy? Ten. Kupiliśmy tutaj jajka, kiełbaski, chleb. I będziemy robić teraz jajecznicę. Mamy kucharza. Mamy też kucharza na tej, na wyprawie, więc zobaczymy, co szef kuchni z tego zrobi. Całe szczęście, że miałem jeszcze te marki. I co? I udało się kupić coś na te śniadanie, bo przed nami w sumie długi podjazd, więc jakbyśmy nie zjedli teraz, to mogło być ciężko. No teraz przy śniadaniu się okazało, że Piotrek tutaj ma jedna szprycha mu poszła, a te pozostałe ma dosyć luźne, nawet troszkę za bardzo luźne, więc też kolejna rzecz to ogarnięcia na serwisie w Sarajewie. Bo może być nieciekawie. Już jadąc do Portugalii z Jackiem te 2 lata temu, to Jacek kupił 2 koła na wyprawie. Na wyprawie? Na wyprawie, no. Jedno mu, wiesz, tam szprychy szły codziennie. Tam co 80 km tam szprycha jakaś szła, no nie? Kupił nowe koło, pisało, że do e-bike'a dobre koło i znowu mu szły te szprychy i znowu było to samo potem, nie? Miał tyle rzeczy, takie obciążenie w sakwach. I co? Dużo wydał pieniędzy. Na przemian teraz. No my tego nie wycentrujemy tu. Nie, no nie ma szans. A ja pojechałam z chłopakami, bo myślałam, że jak mi się rower popsuje, to oni mi naprawią. Tymczasem trzymam klucz do szprych i dokręcam szprychy jednemu z nich. Ale widać, że dobrze ci idzie po prostu, więc... No nic, Piotrze. Szukaj serwisu. We'll be right back.
No i tak wyglądało to jeziorko z góry, naprawdę bardzo ładne. Fajna okolica. Jest ciekawe. Chociaż noc to wolałbym chyba spędzić w namiocie nad tym jeziorem, otworzyć namiot z rana i widzieć to jezioro. To by było idealnie. Śniadanko zjedzone i teraz ruszamy w trasę, przed nami pod górkę. Trasa dosyć długa, długi odcinek. No i za 20 km mamy miasto Konnicz, do którego mieliśmy w sumie dojechać wczoraj. A będziemy tam w sumie na obiad. Bo jeśli pojedziemy do Sarajewa po tej trasie przez góry, przez Lukomir, to tam nic nie będzie. Ale może być też tak, że nie pojedziemy przez góry, tylko po asfalcie. Bo Piotrek nie ma już tętek, więc no, różnie może być w tych górach. Ale zobaczymy, najpierw trzeba tylko miasta dojechać, potem zobaczymy jak pojedziemy dalej. Okej, tu jeszcze widok na to jeziorko. Proszę bardzo, na całą dolinę. Ładnie to wygląda, bardzo ładne miejsce. I co? Myśmy wczoraj przyjechali stamtąd i tam właśnie była droga, zjazd taki bardzo stromy po kamieniach. Generalnie jechałem tam po zmroku, w deszczu. Miałem dobrą lampkę, więc jakoś to szło. Ale co ciekawe, tam były normalnie znaki drogowe pokazujące nazwę miejscowości czy nazwę tego jeziora. I tam to jest normalnie udostępnione do ruchu, a tam była taka ścieżka, jakby to był jakiś szlak górski. Więc auto 4x4, wysokie zawieszenie, to jest jedyna szansa, żeby tam w ogóle wjechać. A myślę, że i tak momentami miałoby tam ciężko. Taka tam była droga. A tutaj już jest normalny asfalt. I tak spodziewałem się, że po tej stronie będzie asfalt, bo musi być jakiś dojazd do tej miejscowości, co jest tutaj na dole. No i właśnie opcja była taka, żeby ominąć to jezioro, tą dolinę i pojechać tam, tą drogą, która jest tam. I byłoby mniej pod górkę, a kilometrowo mniej więcej tyle samo. Z tym, że byśmy nie zjechali na to jezioro, to byśmy wczoraj raczej nie dojechali do tego miasta. Więc nie wiem, gdzie byśmy wczoraj spali w tym deszczu. No i pierwszy podjazd dzisiaj pokonany. Teraz będzie z górki, więc mimo słońca ubieram bluzę, bo może na zjeździe troszkę być i zimno. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo przyjemne uczucie. Po 2 tygodniach ubrać w końcu wypraną bluzę, która nie śmierdzi. Więc cieszę się, że udało się zrobić wczoraj te pranie. Z tego całego noclegu to mnie najbardziej cieszy. No i zjechaliśmy do tego miasteczka Konnicz. Proszę bardzo, tutaj usytuowane nad rzeką. Rzeka po raz kolejny, przejrzyście, czysta woda, coś niesamowitego. I tu jest taka fajna restauracja.
z widoczkiem na rzekę i chyba tutaj zostaniemy na obiad. Okej, miejsce bardzo ładne, ale jednak tam nie zjemy, bo kuchnię jeszcze mają zamkniętą, dopiero godzina 12, więc troszkę za wcześnie jak widać, ale samo to miasto naprawdę ciekawie się prezentuje. No i co, jedziemy poszukać innego miejsca, żeby zjeść. Dobra, usiedliśmy sobie na obiad, czekamy teraz na pizzę, tutaj cappuccino i cola, a Piotrek zamówił sobie bośniacką kawę i tak wygląda. Ciekawa sprawa. No i co, godzina 12.30, zjemy obiad i ciśniemy do Sarajewa. Plan był taki, że mieliśmy teraz uderzać w góry i do dosyć wysokie góry, bo tam byłby podjazd na 2000 nad poziom morza. Byśmy tego dzisiaj nie zrobili, tylko byśmy pewnie byli w Sarajewie jutro po południu. Tam byśmy wjechali do najwyższej wioski w Bośni i Hercegowinie, czyli to Lukomira. Więc byłoby tam na pewno ciekawie, ale raczej nie pojedziemy tam, pojedziemy po asfalcie. Najkrótszą drogą to z Sarajewa, ze względu na to, że też Piotrkowi tam się sypie rower i hamulce i dętek w sumie nie ma, więc no mi też się w sumie sypie, ale to już jadę tak 1000 km, to już dla mnie nie ma znaczenia. No, więc chyba pojedziemy na drugą do Sarajewa i dzisiaj w Sarajewie spędzimy noc, bo tam mamy 60 km około z tego miasta, więc prawdopodobnie tam weźmiemy znowu nocleg. Zobaczymy. Teraz czekamy na obiad. No, taka pizza, capricciosa, jakby ktoś był ciekawy cen, to 10 marek, czyli 5 euro. Cola 3 marki, czyli euro 50. A Piotrek zamówił taką ogromną porcję i coś takiego kosztuje 25 marek, czyli 12,50 euro. Więc generalnie ceny w Bośni są naprawdę przystępne i nie opłaca się to samemu gotować, bo można się naprawdę dobrze najeść i to też restauracja nie jest to jakiś tam fast food, tylko coś takiego porządniejszego. Ok, obiadki zjedzone, pora ruszać dalej w trasę. No i tak jak mówiłem wczoraj, jadąc przez góry, wyjechaliśmy z tej Republiki Serbskiej, wróciliśmy do Federacji Bośni i Hercegowiny i tutaj jest coś, czego raczej w Republice Serbskiej byśmy nie zobaczyli, czyli flaga Unii Europejskiej obok flagi Bośni i Hercegowiny. Tak jak wspominałem, Bośniacy mają aspiracje, żeby wejść do Unii, serbska ludność raczej nie. No i też o to będą i są spory. I tutaj to miasteczko jest w większości zamieszkane przez Bośniaków, co zresztą widać po meczetach, które tu się znajdują. I no, i tak wygląda sytuacja. Teraz co, ruszamy. I tak jak wspominałem, jedziemy krótszą, a raczej drogą po głównej drodze do Sarajewa, 58 km. Nie jedziemy przez te góry. Trochę ubolewam, tak wspominałem, bo tam byłoby naprawdę ciekawie, ale jeszcze czekają nas fajne góry, jeszcze i w Bośni, i ze Sarajewem, i w Czarnogórze. Więc nie ma tego złego, jeszcze będzie fajnie. A dzisiaj może droga nie będzie zbyt ciekawa, będziemy jechać po głównej drodze, ale zobaczymy jak będzie. Głównie celem jest teraz dojechanie do Sarajewa i tam spędzimy gdzieś noc.
atakujemy tą drogę na Sarajewo. Tam byśmy jechali przez te góry, więc mielibyśmy na pewno dużo lepsze widoki. Chociaż tutaj te widoki też nie są najgorsze. Najgorsza jest ta droga. Teraz jest pod górkę, bo i tak jedziemy na jakieś 900 metrów nad poziom morza. Długi podjazd i co? I główna droga. Główna droga na Sarajewo. Pełno tirów, pełno duży ryk samochodowy. Naprawdę nie jedzie się tutaj w ogóle przyjemnie. I męczy mnie ta droga właśnie ze względu na ten ruch samochodowy przede wszystkim. Mam nadzieję, że stopędę tą przełęcz, potem już będzie trochę lepiej. Ale zobaczymy. Na razie jedzie się ciężko, naprawdę. Już dużo bardziej wolę te gravelowe, polne drogi. O ile nie ma dużych kamulców, to po prostu jest przyjemniej. I właściwie to jest pierwszy taki odcinek tak mocno ruchliwy na tej wyprawie. Zazwyczaj jeździliśmy po drogach, które albo są mało uczęszczane, jeśli już były asfaltowe, to były mało uczęszczane, a ta jest dosyć mocno uczęszczana. Okej, no i przejechałem ten paskudny odcinek tej krajówki na Sarajewo, ponieważ tutaj było rondo i tam w lewo zaczynała się autostrada i jest autostrada do Sarajewa. Generalnie nie mają tu takich autostrad, że przez całą Bośnię, tylko autostrady tu jest kawałeczek z 30-40 km tutaj z tego miejsca do Sarajewa, z tyle się mogą nacieszyć. I właściwie ta droga, którą jechaliśmy, jak się spojrzy na mapę, to jest główna droga z Sarajewa na Chorwację. Więc dlatego jest tak uczęszczana. Znaczy się na Chorwację w kierunku Dubrownika, Splita, to jest główna droga. Jeśli by jechać na Chorwację, ale to Zagrzebia, no to totalnie inny kierunek, wiadomo jak jest. W każdym razie tu no, ruch jest, ale jest już dużo, dużo mniejszy. A tutaj owieczki. We'll be right back.
to już są takie przedmieścia Sarajewa, miasteczko obok Sarajewa. Proszę bardzo, tutaj nawet strefa przemysłowa. Więc tutaj jest Bośnia i Hercegowina, w której są miejsca pracy po prostu i w której przypuszczam, że żyje się lepiej niż w miasteczkach, gdzie byliśmy tutaj w Bośni. To były takie czasami totalne zadupia daleko od cywilizacji, że szok. A tutaj ta Bośnia w ulicy Sarajewa wygląda okej, po prostu. Co widać choćby po domach, elewacje odremontowane, samochody nie najgorsze. Więc tak, widać, że są miejsca, gdzie jest gorzej, są miejsca, gdzie jest lepiej. W Republice Serbskiej mam wrażenie, że jest troszkę gorzej. Ale byliśmy tam króciutko, tylko wczoraj, przez widzieliśmy ile tam, dwa miasteczka małe, a tak to wiochy. Więc trudno jest jakby ocenić całą Republikę Serbską, bo Republika Serbska prawie pół tego kraju. Ale no, teraz wjeżdżamy do Sarajewa i okolica wygląda całkiem nie najgorzej. Wjeżdżam prawie do Sarajewa. Tutaj jest ekspresówka. Mam tutaj drogę wzdłuż ekspresówki, na szczęście. I tutaj teraz była cała grupa, nie wiem ile, z 50 osób. Raczej na 99% imigrantów. Tych słynnych. Więc no, pierwszy raz widziałem. Słyszałem, że na Bałkanach jest sporo. Oglądałem kiedyś taki dokument o tym, że tutaj przez Bośnię jest taki szlak, którym oni jakby się przedostają do Unii Europejskiej, ale często w tej Bośni po prostu no, nie są w stanie z tej Bośni przedostać się do tej Unii Europejskiej i podobno Unia Europejska też sponsoruje jakieś obozy dla nich. W każdym bądź razie tu widziałem teraz całą dużą grupę przy stacji benzynowej, ale to pierwszy raz właściwie, a już troszkę przez tą Bośnię jedziemy. No i wjechałem właśnie do Sarajewa. Kolejna europejska stolica, którą będę miał okazję zobaczyć, odwiedzić. Może i nawet coś zwiedzić, ale to zobaczymy. Na razie jadę na apartament, który mamy wynajęty. Już tam Piotrek z Kamilą dojechali. Piotrek zaniósł rower na serwis. I co? Tutaj mamy jakieś blokowiska. Na pierwszy rzut oka widzę, że są budynki, nowe hotele, są odremontowane, ale są też takie bloki, które pamiętają na pewno Jugosławię. No więc tak to wygląda, jest ścieżka rowerowa, więc jest europejsko, ale myślę, że w dzisiejszych czasach ścieżka rowerowa w stolicy kraju europejskiego nie powinna być zaskoczeniem. Tak mi się wydaje. Okej. No i co? Nie wiem, czy dzisiaj będziemy coś jechać jeszcze oglądać i zwiedzać miasto, czy nie. Czy może jutro rano? Jeszcze nie wiem, jaki będzie plan. Plan na ten moment jest taki, że
jadę na ten apartament i tyle, zobaczymy jak to jest. Muszę tylko jeszcze zajrzeć do bankomatu, wypłacić pieniądze. Jestem ciekaw, czy mi prowizję pobierze. No i przejechaliśmy dzisiaj 75 km. Dojechaliśmy do Sarajewa, czyli stolicy Bośni i Hercegowiny. Tak wygląda trasa, którą dzisiaj przejechaliśmy. I zatrzymujemy się na nocleg na apartamencie tutaj w Sarajewie, który wynajęliśmy sobie na tą noc. Tyle na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku.